kiedyś mieliśmy takie doświadczenie pewnego fotografa, który przybył właśnie do Manopello ze swoją rodziną. Tak naprawdę to jego żona bardzo zafascynowana też obliczem i chcieli zobaczyć to oblicze i on tylko zajmował się tą fotografią. Tak naprawdę nic innego go nie interesowało, tylko fotografował. I no ja trochę byłam taka też trochę zdziwiona, że on tak nie słucha też tego, że to tutaj takie właśnie bardzo ważne oblicze, a on zajmuje się też tą fotografią. Nic go nie przekonywało do tego, żeby tam chociaż małą jakąś uwagę na to zwrócić. No ale tam reszta rodziny, to była jego żona, dzieci, tam jeszcze bliższa rodzina, oni tam z ciekawością oglądali też. Przeszliśmy później na wystawę. Tam w Manopello na tej wystawie jest jeszcze takie porównanie oblicza Pana Jezusa z obliczem z Jezu ufam Tobie, czyli z tego oblicza wileńskiego, świętej Faustyny. I on kiedy zaczął robić te zdjęcia, zaczął tam skupiać się na tych różnych obrazach, też wyciągał taki wspaniały aparat miał, który tam przybliżał, znajdywał też żywe oblicze. I w pewnym momencie on robiąc te zdjęcia, ja już widziałam właśnie po nim, że on bardzo tak pobladł i w tej sali było bardzo tak duszno i myślałam, no chyba rzeczywiście brakuje mu powietrza i spytałam się, czy dobrze pan się czuje? A on powiedział, tak, ale właściwie nie. Mówi, siostro, niech siostra zobaczy. I pokazał mi ten aparat i mówi, niech siostra zobaczy, kiedy fotografuje jakieś zdjęcia. I rzeczywiście na tym aparacie, kiedy fotografował, no rzeczywiście było tylko proste zdjęcie. Natomiast kiedy ujął oblicze Jezusa z Manopello, które było tylko samym zdjęciem, tam ukazał mu się ten, to był taki kwadracik, który pokazał, to oblicze jest obliczem żywym. I to było dla niego tak wielkim szokiem, że pobiegł, zostawił nas w tej sali, pobiegł tam do oblicza. My poszliśmy też za nim. I on klęczał przed obliczem, już nie interesowała go ta fotografia, ale klęczał przed obliczem i tam kontemplował to oblicze. I tak myślałam, no ja nie mogłam go niczym przekonać, ale Jezus znalazł sobie taki środek, właściwie jego właściwy środek po to, żeby przekonać go, żeby pokazać mu to prawdziwe swoje oblicze, żeby przyciągnąć go do siebie. Kiedyś miałam taką grupę właśnie w Manopello, pewnego ojca kapucyna, który przyjechał z malutką grupą ze swoim ojcem. Nie wiedziałam, że jego ojciec jest niewidomy, który jeszcze przed tym, zanim stracił zupełnie wzrok, przeczytał Boskie Oblicze, tą historię, tą książkę, bardzo dużymi literami na komputerze. No i niestety później po krótkim czasie zupełnie oślepł i jego jedynym takim pragnieniem było, żeby przyjechać do Manopello. I ten jego syn, który był ojcem kapucynem, przybył tam i ja akurat byłam tam w sanktuarium i chciałam właśnie, zrobiłam też to oprowadzenie po sanktuarium. Nie wiedziałam o tym, że jest niewidomy i weszliśmy na górę właśnie tam po schodkach, żeby to oblicze jeszcze bardziej tak kontemplować i ja widziałam, że ten tato tego ojca kapucyna patrzy tylko w jednym kierunku. Zmienialiśmy światło, opowiadałam tam, a on patrzył tylko w jednym kierunku. I kiedy zorientowałam się po pewnym czasie, dopiero zobaczyłam, że przy nim stoi ta biała laska, wiedziałam, że rzeczywiście no, to jest osoba, która nie widzi. I on w pewnym momencie odwrócił się tak do mnie i powiedział, że siostro, to jest najpiękniejsze oblicze, jakiekolwiek widziałem. Dlatego to było też dla mnie tylko takim potwierdzeniem, że Jezus mówi nawet mimo to, czy jesteśmy w stanie patrzeć oczami, bardziej patrzy przez oczy naszej duszy. Nie można tutaj pominąć świętego ojca Pio, który w darze bilokacji był w tej świątyni, tam w Manopello. I spotkał go ten ojciec Domenico, o którym wcześniej opowiadałam. I zapytał się, powiedział, mówi, co ty tutaj robisz, Pio, co ty tutaj robisz? A ojciec Pio mu powiedział takie słowa, że nie przeszkadzaj mi, bo kontempluję tego, którego za chwilę w rzeczywistości zobaczę. I ojciec Domenico pobiegł szybko, zadzwonił tam
do współbraci, gdzie ojciec Pio tak naprawdę leżał już w agonii i powiedział, no jak pozwoliliście ojcu Pio tyle kilometrów przyjechać tutaj do Manopello? I tylko jeden z braci tam kapucynów powiedział, to niemożliwe, bo ojciec Pio umiera, leży w agonii, jest tutaj pomiędzy nami. To był też taki potwierdzenie na ten dar bilokacji ojca Pio. I ojciec Pio powiedział właśnie te słowa, że właśnie Volto Santo, czyli to boskie oblicze, to jest największy cud, jaki mamy. Któregoś dnia przybyła też taka pielgrzymka do Manopello, gdzie ogromna taka pielgrzymka i tam wszyscy zainteresowani. Ja z daleka widziałam, że była pomiędzy nimi taka kobieta, która w ogóle się nie zajmowała tym, co się działo. Siedziała tylko i bardzo płakała. Podeszła do mnie inna pani z tej pielgrzymki i powiedziała, że siostro, proszę, niech siostra nie zwraca uwagi na tą kobietę. Wzięliśmy ją, to jest moja najlepsza przyjaciółka. Ona tydzień temu straciła swojego męża, ale już no, chcieliśmy, żeby nie została sama tam w domu, dlatego zabraliśmy ją z nami, ale ona jakoś nie może dojść do siebie. Bardzo tak miałam tą panią w sercu. Nie wiedziałam za bardzo, jak mogę jej pomóc. Musiałam się tutaj tą grupą zająć, jeszcze dalej robić oprowadzenie, ale gdzieś tak oddawałam ją też, szczególnie tak prosiłam Jezusa, żeby jakoś przemienił też jej serce, żeby mógł właśnie dotknąć też tych ran jej serca. I w pewnym momencie już po zrobieniu całości tego oprowadzenia tam w sanktuarium, był jeszcze chwila czasu i tak podeszłam do tej pani i ona tak sama od siebie zaczęła mi mówić, tylko że nie jest w stanie nic robić, bardzo tak jest no, roztrzęsiona, nie wie, co jest z jej mężem, nie wie, czy on jest zbawiony, tyle troski w niej. I ja tak jej powiedziałam, żeby podeszła do oblicza, żeby spojrzała w to oblicze. I kiedy ona podeszła rzeczywiście tam do Pana Jezusa, w pewnym momencie zamiast tego płaczu zobaczyłam na niej, że jej twarz zaczyna się zmieniać, ale zaczyna jeszcze bardziej płakać. I odwróciła się tak do mnie i mówi, siostro, ja w tym spojrzeniu wiem, mój mąż jest zbawiony. Ja wiem, ja widzę tego męża, mojego męża w tym spojrzeniu. I ten płacz, który przed chwilą był takim zrezygnowaniem, to Jezus przemienił właśnie w ten płacz radości. I to rzeczywiście, to jej spojrzenie, w tym jej spojrzeniu, w tym spotkaniu spojrzeniem Jezusa, Pan Bóg dał jej ten pokój i to zapewnienie, że jej mąż właśnie jest zbawiony. Tutaj chciałabym się też jeszcze podzielić takim doświadczeniem, kiedy któregoś razu zadzwonił do mnie przewodnik pielgrzymki i zapytał, czy mogłabym oprowadzenie zrobić dla dzieci niepełnosprawnych. I że to będzie taki autokar z dziećmi niepełnosprawnymi. Ja zgodziłam się, właściwie nie wiedziałam, czego mam się tam spodziewać. Kiedy przyjechałam tam już do sanktuarium, gdyż nasz dom trochę, właśnie 4 kilometry znajduje się w oddaleniu od sanktuarium, przybyłam tam już z daleka, widziałam, no, że rzeczywiście bardzo dużo dzieci, ludzi, ale nie tylko właśnie niepełnosprawni gdzieś na wózkach, ale też rozpoznałam, że były to dzieci czy osoby upośledzone. Kiedy wyszłam z samochodu, to oczywiście wszyscy zbiegli się do mnie, ja tak z daleka też zobaczyłam tego przewodnika, który z jakimś dzieckiem na rękach stał. I podeszłam do niego, widziałam jakieś takie mniej więcej roczne dziecko, które trzymał na rękach i no, tak pozdrowiłam go i w tym momencie ten chłopiec odwrócił się do mnie i to, co zobaczyłam, to bardzo tak przeszyło mnie, gdyż ten chłopiec nie miał oczu i nie miał nosa. Zamiast właśnie tych oczu i nosa to były tylko takie właśnie otwory. I to bardzo tak mną wstrząsnęło. Nie wiedziałam właściwie, co też powiedzieć nawet sama. Ten chłopiec no, patrzył też tak na mnie i za chwilę inne dzieci przybiegły. Nagle jakiś Paweł się znalazł, jakaś Ola, jakiś tam inny chłopczyk jeszcze.
I wszyscy właśnie tam zbiegali się, ktoś mnie zaczął częstować kanapką, ktoś tutaj chciał jeszcze coś. Oni cieszyli się, a ja czułam, że mam taki ból w sobie i wręcz, że dotykam nawet dosłownie tych słów z Księgi Izajasza, że nie miał wdzięku ani blasku, tak nieludzko oszpecony był jego obraz, jego oblicze. I wtedy tak myślałam, teraz mogę kontemplować rzeczywiście to oblicze Chrystusa w tych dzieciach, w tych ludziach, którzy tam przybyli, te dzieci, które cieszyły się, że ja jestem z nimi. I tam właściwie też myślałam sobie, chcę zanurzać ich teraz w krwi Chrystusa, każdego z osobna. Wołałam nawet tak w sercu o taką odwagę też dla mnie, gdyż nagle to wszystko rozmyło się mi. Myślałam, jak teraz mogę cokolwiek opowiadać tym. Nie wiem nawet, czy zrozumieją cokolwiek, ale poszliśmy tam do sanktuarium, do wnętrza, poszliśmy najpierw na wystawę. Zupełnie nie patrzyłam na te mapki, ale patrzyłam na te dzieci, na te osoby, na tych dorosłych, którzy byli dla mnie jakby takimi slajdami, w których mogłam trochę bardziej opowiadać o tym obliczu. Później przeszliśmy do sanktuarium, gdzie przed tymi schodami, tam na dole zrobiłam, najpierw trochę opowiedziałam o boskim obliczu dla dzieci, które były tam na wózkach. I później podeszliśmy z tymi, którzy mogli właśnie po schodach do góry, żeby tam z bliska zobaczyć to oblicze. I wtedy właśnie, kiedy byliśmy już tam bardzo blisko oblicza Pana Jezusa, no zaczęłam opowiadać i czułam, że ktoś tutaj wdrapuje mi się na kolana i zobaczyłam, że to był właśnie ten chłopiec, ten, który nie miał oczu, nie miał nosa, który powiedział, siostro, co siostra tutaj robi? Ja też chcę siostrze pomóc. A ja byłam w momencie, kiedy zmieniałam światło, które padało na to oblicze. I ja powiedziałam mu, ja mówię, teraz opowiadam o Panu Jezusie. I on powiedział mi, siostro, ja też chciałbym usłyszeć o Panu Jezusie, niech siostra też mi opowie. I tak myślałam, jak opowiem temu chłopcu o twarzy? Jak mogę mu powiedzieć o twarzy, kiedy on sam tak naprawdę nie ma tej twarzy? Wtedy wzięłam jego rączkę, zaczęłam dotykać mojej twarzy, zaczęłam dotykać jego twarzy. Zaczęliśmy dotykać jego rączką tej szyby, na której właśnie, za którą był relikwiarz. I zaczęłam mu mówić, tu są oczy, tu są te oczy miłosierne, które patrzą teraz. Tu jest ta miłość, która każdego dotyka. Tu są jego usta otwarte, które mówią. I zaczęłam mu po prostu tak opowiadać, tak jak opowiadam innym, nie robiąc żadnej różnicy. I w tym momencie on odwrócił się do mnie z takim bardzo promieniącym uśmiechem i powiedział, siostro, Jezus jest taki piękny, niech siostra jeszcze mi o nim opowiada, niech siostra jeszcze opowie o nim. Ja dziękuję, że mogę tutaj być. Jezus jest tak piękny. I ten chłopiec pomógł mi tak naprawdę więcej zrozumieć też to oblicze, żeby nie tak tylko oczami przyjmować, żeby nie tylko właśnie starać się widzieć w taki sposób to oblicze, ale żeby tak naprawdę przyjąć też to oblicze sercem, widzieć oczami serca. Teraz kończąc, chciałabym tak na zakończenie podarować Wam takie słowa świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, która była taką przebiegłą świętą i powiedziała o boskim obliczu właśnie te słowa. Boskie oblicze Jezusa, piękności, która porwałaś moje serce, odbij się we mnie tak, żebyś, gdy będziesz patrzył na mnie, mógł kontemplować siebie. Chciałabym też to z całego serca tak życzyć, dać dla Was, podarować też te słowa świętej Tereski, żeby to oblicze było widoczne, żebyśmy tym obliczem mogli dotykać innych, żebyśmy mogli tym obliczem, jego spojrzeniem, jego miłością, jego przebaczeniem dotykać innych, dotykać naszych najbliższych, z tych, z którymi żyjemy, jesteśmy,
podarowując im miłość, przebaczenie, dobroć.